Debiuty 2023 za nami. Oto jeden ze zwycięzców, który zdobył nagrodę publiczności. To bardzo ważna nagroda. Jak się czujesz z tym wyróżnieniem? Świetnie. Ciężko się chyba czuć inaczej. Ciężko być smutnym. No tak, w to przepiękne uczucie. Dziękuję bardzo, że zostałem doceniony przez tak dużą grupę osób, że moja praca została doceniona. Wydarzenie jest ogromne, scena jest ogromna, publiczność również jest ogromna. Czy stres Ci towarzyszył podczas Twojego występu? Tak, tak, stres towarzyszył. Chociaż większy stres odczuwałem, jak był ogłaszany werdykt. Ale ja tak zawsze mam akurat właśnie, to nie wiem dlaczego, tak już mam. Trochę dziwne, ale tak jest. Ale ten stres był taki podczas występu, był taki motywujący, dodawał takiej energii. Okej, a jakie dalsze plany? Wiem, że jutro też Cię tutaj zobaczymy. I co potem? Nie, tutaj nie. Będę grał w moim rodzinnym mieście akurat jutro. W rodzinnym mieście, czyli gdzie? W Radomiu. W Radomiu, okej. Tak. Czyli bardzo intensywnie. Tak, intensywnie. Właśnie na najbliższy czas to będzie dużo koncertów, ale także wydaję swoją autorską płytę. No, nie tak w najbliższym czasie, ale już prawie. Bo tam parę jeszcze szczegółów zostało, chociaż płyta już jest w zasadzie cała gotowa i będzie na niej 10 piosenek moich autorskich. I będzie też piosenka, którą dzisiaj tutaj zaprezentowałem. Piosenka właściwie mi dobrze, którą stworzyłem za nią Wyszkoni. Jaka to będzie płyta? Zdradzisz coś? Uchylisz rąbka tajemnicy? Tak, oczywiście. Będzie to płyta utrzymana w takim alternatywnym popie, w takim gatunku. Właśnie bardziej w alternatywę będziemy się tam... Znaczy, będzie bardziej alternatywna, nie będzie taka komercyjna. Czy coś jeszcze mogę zdradzić? Na pewno będzie ukazane kilka singli, jeszcze zanim się ujawi krążek i będą to single z teledyskami. O, to już na grubo, wszystko dopięte na ostatni guzik. Tak jest. Okej, zdradź jeszcze, jaka jest Twoja recepta na sukces? Recepta na sukces? To jest dobre pytanie. Jeszcze tego nie dostałem. Ale tutaj stoisz, więc na pewno coś już o tym wiesz. Myślę, że trzeba śpiewać wszędzie, prezentować się wszędzie i dawać z siebie wszystko. I z taką receptą zostawmy też naszych słuchaczy. Ja Ci serdecznie gratuluję, życzę dalszych sukcesów i będę śledzić Twoją karierę. Dziękuję, dziękuję.